przystępujemy w punkcie pierwszym do uchwalenia porządku obrad dzisiejszej sesji. Zawiadomienia o sesji, które mam nadzieję dotarły zgodnie z obowiązującym terminem do wszystkich radnych. W materiałach zaproponowaliśmy porządek obrad. 20 października 1994 roku w ratuszu odbyło się posiedzenie Rady Miejskiej. Podobnie jak poprzednio obecni byli wszyscy radni. Po ustaleniu porządku obrad poproszono o zabranie głosu Stanisława Chruszczaka, dyrektora Zielonogórskiego Oddziału Telekomunikacji SA, który przedstawił problemy polskich telefonów i ich perspektyw oraz odpowiadał na zadane pytania. Rysują się perspektywy podłączenia w Olsztyna do ogólnopolskiej sieci światłowodowej i budowy nowej centrali cyfrowej w naszym mieście. Jest to kwestią 2 lat, zwiększy się ilość abonentów. Na dzień dzisiejszy na 100 mieszkańców mamy w Olsztynie 6 aparatów telefonicznych. Jest to norma poniżej średniej nawet Bałtustanu. W dalszych punktach obrad nie było większych problemów. Radni zatwierdzili składy osobowe Komisji Rady i Statut Gminy Olsztyn oraz zatwierdzili wybór ławników do Sądu Wojewódzkiego i Rejonowego na kadencję 1995-99 i członków Kolegium do Spraw Wykroczeń. Do Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych wybrano 1 osobę i 3 do pozostałych wydziałów. Do Wydziału Pracy Sądu Rejonowego wybrano 8 osób, a 21 do pozostałych wydziałów. Wiele problemów wzbudziła sprawa przejęcia mienia państwowego położonego w Olsztynie przy ulicy Żeromskiego, czyli mienia należącego do WPC-u. Żałujemy, że informacyjny charakter naszego programu nie pozwala nam na przytoczenie całej dyskusji. Obiecujemy naszym widzom, że w najbliższym czasie zajmiemy się szerzej tym problemem. Faktem jest, że uchwała chociaż niejednogłośnie została zatwierdzona. Następnie Rada Miejska powołała Komisję Mieszkaniową dla celów kontroli społecznej dotyczącej zasad gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy. W skład komisji weszło 5 osób. Ustalono też wynagrodzenie dla sekretarza gminy i skarbnika. Informacje te są do wglądu w siedzibie przewodniczącego Rady Miejskiej w Urzędzie Miasta. Pani Hanna Dziurla, skarbnik gminy, przedstawiła sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 3 kwartały bieżącego roku, a burmistrz Rogoziński podał Radzie sprawozdanie zarządu z prac w okresie międzysesyjnym. Sesja zakończyła się o godzinie 17. Wszelkie materiały i uchwały znajdują się do wglądu w Biurze Rady Miejskiej Urzędu Miasta i Gminy. Proszę posłuchać o planach w olsztyńskiej telekomunikacji. Mówić będzie Stanisław Chruszczak, dyrektor Zielonogórskiego Oddziału Telekomunikacji SA. W ramach dyrekcji okręgu Poznań. Jest mi szczególnie miło dzisiaj u Państwa uczestniczyć w posiedzeniu Rady, a wynika to z faktu, że mamy już konkretne tutaj informacje właśnie dla mieszkańców miasta i gminy Olsztyn, bo jeszcze pół roku, gdybym tu miał uczestniczyć, miałbym ogromne obawy, że po prostu nic się nie robi w zakresie rozwoju telekomunikacji na terenie miasta i gminy Olsztyn. Żeby Państwu przybliżyć problemy telekomunikacji, chciałbym może troszeczkę historii, ale nie o telekomunikacji olsztyńskiej, ale w ogóle o telekomunikacji polskiej i co się wydarzyło w ostatnim okresie czasu. Jak Państwo wiecie, ze środków masowego przekazu z dniem 1 stycznia 1992 roku powstała spółka telekomunikacyjna Telekomunikacja Polska SA z jednoosobowym udziałem kapitału państwowego i od tego momentu po prostu ja to traktuję, rozpoczął się, naprawdę, proszę mi wierzyć, możliwy rozwój. Teraz Państwo zarzucicie, nie dotyczy to tutaj miasta, ale finał zaraz Państwo też się dowiecie. Znaczy, po powstaniu spółka stanęła przed ogromnym problemem, jak rozwiązać historycznie zaniedbaną telekomunikację na terenie naszego kraju. Potrzeby ogromne, ja to sprowadzę te potrzeby do województwa zielonogórskiego. Budujący się przemysł prywatny i spółki prywatne nie mogły w ogóle funkcjonować bez sprawnej łączności między innymi telefonicznej, telefaksowej. No i rzeczywiście jak spółka do tego problemu podeszła? Ponieważ na wszystko pieniążków oczywiście nie można było pozyskać z różnych kredytów, a kredytuje się spółka z Banku Światowego, kredytów krajowych i inwestycji z własnego zysku. W związku z tym podjęła decyzję, że w pierwszej kolejności należy rozwiązać problem łączności międzynarodowej. W drugiej kolejności problem łączności międzymiastowej. W trzeciej
Problem trzeci etap to jest rozwój łączności miejscowej. Na dzisiaj już mogę powiedzieć, że jeśli chodzi o łączność międzynarodową, ten problem w zasadzie jest już rozwiązany. Tam, gdzie jest łączność miejscowa rozwiązana, mamy ruch, pełnoautomatyczny ruch międzynarodowy. Jesteśmy na etapie końcowego etapu rozwoju łączności automatycznej krajowej i jesteśmy na etapie już ogromnej modernizacji sieci miejscowej. Najbliższy okres czasu cały wysiłek spółki będzie skierowany na rozwój łączności miejscowej. I teraz w tych realiach, jak się znajduje województwo zielonogórskie. Żeby udrożnić właśnie tą łączność międzynarodową, międzymiastową, no musiał powstać punkt komutacyjny w Zielonej Górze. Nie można było rozwiązywać problemu łączności z pozycji gminy, bo po prostu tworzyłyby się domofony. A nie chodzi o to, żeby w gminie dzwonić sąsiad do sąsiada, tylko z tej gminy, żeby można było wyjść w kraj i w świat. W związku z tym te pierwsze dwa szczeble no musiały być rozwinięte. W związku z tym została wywołana inwestycja, budowa centrali automatycznej Zielona Góra systemu E10A. W pierwszej wersji, czyli w 1992 roku, miało to dotyczyć tylko i wyłącznie miasta Zielonej Góry i miało tam powstać 16 tysięcy numerów, które miałyby spowodować, że nastąpiła modernizacja istniejącej centrali i umożliwiła, udrożniła po prostu przejście przez Zieloną Górę z byłych miast powiatowych, no i docelowo później z miejscowości gminnych i jeszcze w dół. W listopadzie 1992 roku zadanie to zostało kontenta konta systemu francuskiego. Budowa centrali tej zielonogórskiej starego systemu elektronicznego E10A nie rozwiązała docelowo problemu automatycznej centrali międzymiastowej, która by umożliwiła pełny automatyczny ruch krajowy i zagraniczny. I stąd nasze zabiegi były skierowane, żeby jak najszybciej ta nowa centrala, najnowocześniejsza już, przynajmniej na dzień dzisiejszy, które są instalowane w naszym kraju, pojawiła się w Zielonej Górze. Szczęśliwie się złożyło, że w maju został podpisany kontrakt z firmą AT&T amerykańską, w ramach którego, to znaczy spółka TPS-a podpisała, w ramach tego kontraktu podpisana została na 8 central ACMM w kraju naszym. Między innymi właśnie objął ten kontrakt województwo zielonogórskie. Co z tego kontraktu będzie w pierwszym etapie? Znaczy w pierwszym etapie to jest budowa automatycznej centrali międzymiastowej najnowocześniejszego systemu cyfrowego, już nawet nie elektronicznego, tylko cyfrowego. Budowa 3000 numerów miejscowych w samej Zielonej Górze. Budowa 5000 numerów wyniesionych w okręg telefoniczny w Olsztyn. Dotyczy to 2500 miasto w Olsztyn, 1200 z Bąszyn, 800 z Bąszynek, 500 Siedlec. Realizacja tego programu jest ściśle określona. Program ten ma być zrealizowany i zakończony podłączeniem abonentów 12 miesięcy od podpisania kontraktu. A więc o tej porze w przyszłym roku to powinno być już zakończone. Oczywiście spowoduje to wymianę centrali w Olsztynie 1600-numerowej i da to przyrost w pierwszym etapie około 800 nowych abonentów. Dzisiaj jak Państwo wiecie, że Olsztyn ma 1600 abonentów, daje to 6 aparatów na 100 mieszkańców. No, jest to wysoce wskaźnik zaniżony. Po tym pierwszym etapie, mówię za te 12 miesięcy, wskaźnik powinien być osiągnięty 10 na 100 mieszkańców. Oczywiście w dalszym ciągu jest to wskaźnik zaniżony, bo spółka ma założenia, że tego typu miasto jak Olsztyn powinno charakteryzować się wskaźnikiem 25 minimum aparatów abonentów na 100 mieszkańców. To jest minimalna cyfra. Oddanie tej centrali automatycznie spowoduje, że wszyscy abonenci miasta i tych gmin, o których tutaj wspomniałem, będą w
pełnoautomatycznym ruchu i krajowym, i zagranicznym. Zadanie to nie będzie możliwe do zrealizowania, jeżeli w tym samym okresie, a więc musi to się stać na wiosnę przyszłego roku, nie zostanie wybudowana linia światłowodowa w relacji Poznań-Bursztyn-Zielona Góra, bo budowa tej linii światłowodowej nie jest w podpisanym kontrakcie. W związku z tym jeszcze przed nami naprawdę trochę wojny o właśnie uruchomienia tego, jeśli nie w tym roku, to na początku przyszłego roku właśnie. I tu będą nasze prośby do Państwa kierowane o pomoc w pozyskaniu przede wszystkim aktualnych podkładów geodezyjnych, bo no to przede wszystkim opóźnia po prostu realizację. Że to jest możliwe, mamy to już doświadczone z uwagi na to, że wybudowaliśmy ponad 160 km linii światłowodowej właśnie w relacji Zielona Góra, Żary, Żagań, Szkotawa i aż granice państwa Olszyna-Łęknica. Także jest to naprawdę realne, no przy założeniu oczywiście, że to zadanie zostanie no, uruchomione na początku przyszłego roku. Takie zapewnienia dyrekcji okręgu i zarządu spółki są, także myślę, że będzie to realne. To zadanie, które zostało podpisane, tak jak powiedziałem, obejmuje jeszcze... Rozmawiam dzisiaj z panem Stanisławem Chruściakiem, dyrektorem telekomunikacji w Zielonej Górze. Panie dyrektorze, jaki jest cel pańskiego przyjazdu? Dzień dobry Państwu. No cel mojego przyjazdu jest związany z posiedzeniem Rady Miasta i Gminy w Olsztynie, na której zostałem zobowiązany do przekazania programu rozwoju telekomunikacji na terenie miasta i gminy w Olsztynie. Czy ma Pan sposoby na rozwiązanie problemu, jakim jest właśnie telekomunikacja w Olsztynie? Chodzi mi tutaj o brak możliwości rozwoju centrali, brak nowych numerów. Znaczy, w dzisiejszym dniu jest mi już znacznie lżej mówić o rozwoju telekomunikacji na terenie miasta i gminy, z uwagi na to, że w trzecim kwartale tego roku w zarządzie spółki został podpisany kontrakt na budowę automatycznej centrali międzymiastowej Zielona Góra i automatycznych central miejscowych zainstalowanych na terenie naszego województwa o łącznej pojemności 10 tysięcy numerów. No właśnie, a co ten kontrakt zawiera? Kontrakt ten spowoduje, że w 12 miesięcy od daty podpisania tego kontraktu na terenie miasta i gminy w Olsztyn zostanie uruchomiony koncentrator wyniesiony o pojemności 2,5 tysiąca numerów z jednoczesnym włączeniem tych numerów do sieci automatycznych central międzymiastowych umożliwiających pełnoautomatyczny ruch krajowy i zagraniczny. Spowoduje to właściwie wyłączenie z pracy dotychczasowej centrali S29 o pojemności 1600 numerów i pozwoli przyłączyć kolejnych 800 nowych abonentów telefonicznych na terenie miasta i gminy w Olsztyn. Gdy mogłyby uzdrowić w olsztyńską telekomunikację? Ten zakres, o którym tutaj powiedziałem, który ma być oddany no, w trzecim kwartale przyszłego roku, wymaga nakładów inwestycyjnych w wysokości 19,5 miliarda złotych. A ile przeciętny mieszkaniec będzie musiał czekać jeszcze na telefon? Znaczy, oddanie tej inwestycji spowoduje zwiększenie ilości abonentów na 100 mieszkańców z dotychczasowych 6 na 10. Oczywiście nie jest to cyfra zadowalająca. I ostatnie już pytanie. Jaka jest przyszłość zielonogórskiej i wolsztyńskiej telekomunikacji? No, następne etapy przewidujemy inwestycji na terenie miasta, również w Olsztyna. Rozbudowę w 1997 roku tej centrali o 1000 numerów i w latach 98-99 o dalsze 1500 numerów, co pozwoli, że na koniec 1997 roku gęstość wzrośnie do 14,4 abonenta na 100 mieszkańców w mieście. Dziękuję panu bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo.